miejsce pełne emocji. Zawsze dobrze się tu czułem. Lubiłem tutaj wracać. Na pewno wiedziałem, że ten dzień nastąpi, bo już deklarowałem się wiele lat temu, że chciałbym tutaj wrócić na Widzew. No dzisiaj to jest już inny Widzew, inny klub, ale te same tradycje, to samo miejsce, więc dla mnie to dalej jest ten sam dreszczyk emocji, jak wtedy, kiedy przychodziłem tu pierwszy raz. Czyli głównym jakby aspektem to jest chęć jakby cały czas podnoszenia swojej ambicji sportowej. No cóż, no Widzew dzisiaj jest w pierwszej lidze i wiadomo, że pojawią się jakieś głosy, że ktoś schodzi z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Ja ufam tym ludziom, którzy tutaj są w tym klubie i ufam temu, że ten klub wróci na miejsce, w którym powinien być, a to jest Ekstraklasa. Znaczy miałem cały czas bardzo dobry kontakt tutaj z klubem i można powiedzieć, nie za daleko idąco, że z kibicami, ale z tymi ludźmi, którzy tutaj się utożsamiają, bo brałem udział w różnych akcjach, które były inicjowane przez kibiców, jakieś różne właśnie charytatywne, związane z przekazywaniem koszulek, czy kiedyś brałem udział też w akcjach kupowania karnetów dla domów dziecka i tego podobnych rzeczy. No i nie ukrywam, że ja zawsze jestem stąd, jestem chłopakiem stąd, z regionu, kibicem Widzewa od dziecka, na mecze jeździłem, także no, czuję się po prostu związany z tym miejscem. Na pewno przychodzę tutaj, żeby podnieść poziom sportowy. Nie jest to dla mnie decyzja, w której ja będę gdzieś z tyłu głowy miał, że cofam się o jakiś krok do tyłu z Ekstraklasy do pierwszej ligi, bo uważam, że bycie częścią Widzewa Łódź to jest też duże wyróżnienie. I na pewno wielu ludzi żyje sentymentem wielkiego Widzewa. No, na dzień dzisiejszy Widzew jest, można powiedzieć, klubem w budowie, ale wszyscy chcielibyśmy, żeby te sukcesy sportowe do Łodzi znowu wróciły i ja też tego bardzo chcę, jako też człowiek tutaj stąd, z Łodzi i jako kibic Widzewa. I ja na pewno dołożę też wszystkich starań, żeby klub wrócił do Ekstraklasy.